We wtorek, 12 marca, odbyły się kolejne dwa zebrania mieszkańców Kozienic z osiedli nr 5 i 6. Jako pierwsi spotkali się w budynku OSP na ulicy Lubelskiej mieszkańcy osiedla nr 5. Przewodniczący Piotr Maciejewski podsumował mijającą kadencję, a następnie przystąpiono do wyborów. Na przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury, dotychczas pełniącego te funkcje Piotra Maciejewskiego oraz Ilony Maciąg. W tajnym głosowaniu przewagą jednego głosu zwyciężyła pani Ilona. Poparło ją 21 osób, a kontrkandydata 20. Wybrana została też Rada Osiedla. W jej skład weszli Dorota Miklińska, Marcin Kwiatkowski i Jarosław Mirecki. Nad przebiegiem głosowań czuwała trzyosobowa komisja skrutacyjna. W trakcie spotkania burmistrz poinformował o inwestycjach, jakie są planowane do wykonania w tym roku na terenie osiedla. Jedną z głównych jest budowa ulicy Polnej. W czasie dyskusji poruszono wiele tematów. Jednym z głównych była sprawa modernizacji ulicy Lubelskiej. Jak poinformował burmistrz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na opracowanie koncepcji przebudowy. Firma, która go wygrała, ma na to 12 miesięcy. Kolejnym krokiem powinno być ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i wykonanie tej inwestycji. Dyskutowano też na temat lokalizacji przejść dla pieszych na ulicach osiedlowych czy o kierowcach jeżdżących z nadmierną prędkością ulicą Lubelską. W czasie zebrania zgłoszono też szereg wniosków. Dotyczyły one m.in. budowy chodników przy ulicach Górnej, Zielonej i Lubelskiej od Przemysłowej w stronę Janikowa, ustawienia koszy na śmieci przy Lubelskiej, czy wyznaczenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Żytniej i Muńskiej. Tego samego dnia w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego spotkali się mieszkańcy osiedla nr 6. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności w ciągu ostatnich 4 lat przedstawionego przez przewodniczącą Grażynę Lenarczyk rozpoczęła się procedura wyborcza. Po wyłonieniu komisji skrutacyjnej przystąpiono do wyboru przewodniczącego osiedla. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura, pełniącej dotychczas tę funkcję pani Grażyny. Ona też zdobyła poparcie wszystkich uprawnionych do głosowania i została jednogłośnie wybrana na kolejną kadencję. Wybrano też Radę Osiedla. W jej skład weszli Jan Wysocki, Krystyna Głowacka, Marzena Wojnowska i Krystyna Kondeja. W trakcie spotkania burmistrz pokrótce omówił najważniejsze inwestycje, jakie mają być realizowane na terenie tego osiedla. Między innymi jest to adaptacja budynku byłego Domu Kultury na Dzienny Dom Seniora, czy przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja, jak również doświetlenie przejść dla pieszych przy ulicy Warszawskiej od Alei 1 Maja do Legionów. W trakcie dyskusji poruszono też szereg tematów. Mowa była o rewitalizacji centrum miasta, regularnym porządkowaniu parku miejskiego, walki ze smogiem i zachęcaniu mieszkańców centrum do wymiany pieców na gazowe lub podłączenia się do ciepłowni Lamonta, czy budowy obwodnicy miasta. Dyskutowano też o zmianach w przepisach dotyczących odbioru śmieci od firm. Mieszkańcy zgłosili również wiele wniosków do realizacji. Dotyczyły one m.in. wprowadzenia zmiany organizacji ruchu na osiedlu Skarpa, przejęcia przez gminę ciągów jezdno-pieszych przy ulicy Wiślanej naprzeciwko Stadniny Koni, zainstalowania monitoringu i zwiększenia ilości pieszych patroli policji w okolicach placu 15 stycznia, przeniesienia organizacji Sylwestra Miejskiego w inne miejsce, czy przebudowy skrzyżowania ulicy Wiślanej i Maciejowickiej. Zgłoszony został też wniosek, aby zmienić granicę osiedla nr 6 w taki sposób, aby na jego terenie znalazła się część ulicy Radomskiej leżąca w centrum miasta, tak jak to było we wcześniejszych latach. Zmiana granic osiedli została zatwierdzona przez Radę Miejską kilka lat temu. Wszystkie wnioski zostały spisane i będą analizowane w Urzędzie Miejskim. W spotkaniach z mieszkańcami obu osiedli udział wzięli przedstawiciele władz gminnych, burmistrz Piotr Kozłowski i jego zastępcy Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman, a także radni miejscy i powiatowi i przedstawiciele policji.